NATO będzie silne, a musimy zrobić wszystko, żeby NATO było silne, to Rosja nigdy NATO nie zaatakuje. Jutro po 20 spotkanie w Białym Domu Duda, Tusk, Biden. Czego się można spodziewać po tej rozmowie? Najpierw spotkanie w gabinecie owalnym w sześć oczu. Będzie prezydent Biden, prezydent Duda, premier Tusk, a później spotkanie delegacji. Podczas spotkania delegacji będzie możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Prezydent będzie mówił zarówno o bezpieczeństwie militarnym, ale też o bezpieczeństwie energetycznym. I przypomni prezydent to spotkanie sprzed roku, kiedy w sali kolumnowej w Pałacu Prezydenckim prezydentowi towarzyszył premier Morawiecki. I wtedy prezydent przedstawił pierwszy priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, czyli więcej Ameryki w Europie. Dlaczego prezydent Duda podczas tej wizyty nie spotkał się z Donaldem Trumpem? To prezydent Biden zaprosił prezydenta Dudę na spotkanie. Byłoby to naprawdę bardzo mocno nieeleganckie, żeby w dniu, kiedy zaprasza prezydent Biden, spotykać się z prezydentem Trumpem. Natomiast to jest oczywiste, że podczas prezydentury Donalda Trumpa prezydent Duda świetnie współpracował z prezydentem Trumpem, który nazywał go swoim przyjacielem. Panowie mają kontakt. No, Radosław Sikorski wzywa was, przedstawicieli opcji prawicowej, żebyście wykorzystali swoje wpływy u Donalda Trumpa. Przede wszystkim w tym momencie, w dniu, kiedy prezydent Biden zaprasza do Białego Domu, to nie byłoby dobre. Poziom naładowania 45%. Czy Bronisław Komorowski nie mają racji? Proszę pomyśleć, co pomyślałby sobie, jak zachowałby się prezydent Biden o tym myśląc. Natomiast niczego w przyszłości nie można wykluczyć. Ale... Co to oznacza, że prezydent Duda może się spotkać w najbliższych tygodniach z Donaldem Trumpem, tylko w innym miejscu? Jeżeli dojdzie do takiego spotkania, to na pewno pan redaktor się o tym dowie. Ten dzień ma pokazać jedność wokół NATO i chciałbym zauważyć, że pan prezydent będzie się spotykał w kongresie, zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów, z większością i z mniejszością, czyli i z republikanami, i z demokratami. I będziemy rozmawiali i z jedną opcją, i z drugą o bezpieczeństwie. Natomiast proszę pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych trwa kampania wyborcza. Gazeta Wyborcza napisała, że to pan wywrócił porozumienie między prezydentem a premierem w sprawie ambasadorów. To prawda? Porozumienie, mam nadzieję, że obowiązuje. Ze strony prezydenta ono obowiązuje. Jedyne, jakie pan prezydent porozumienie zawierał, to z premierem Donaldem Tuskiem i o ambasadorach będzie rozmawiał z premierem. Wówczas, podczas spotkania w Sejmie, pan prezydent zgodził się na to, że ambasador przy Unii Europejskiej zostanie wymieniony i mówił wprost prezydent, że oczekuje, że tam, gdzie są placówki prezydenckie, czyli na przykład Stany Zjednoczone, ONZ czy NATO, to prezydent będzie wskazywał ambasadorów. I to dalej obowiązuje. Natomiast oczywiście czytam artykuły, gdzie część, wydaje mi się, otoczenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, może są to ludzie, którzy chcą zostać ambasadorami, próbują metodą faktów dokonanych spinować artykuły, że dojdzie do jakiejś nagłej wymiany ambasadorów. Otóż nie. Żeby w Polsce powołać ambasadora, potrzeba zgody zarówno rządu i większości sejmowej, jak i prezydenta. I teraz, jeżeli są ambasadorzy, którzy mają swoją kadencję, to pan prezydent nie będzie godził się na ich odwoływanie, no chyba, że rząd przedstawi jakieś bardzo niepokojące informacje, dlaczego i powody mieliby zostać odwołani. To bardzo ważna deklaracja, to znaczy, że prezydentowi nie chodzi tylko o czterech ambasadorów, pana Szczerskiego, pana Kwiatkowskiego, pana Solocha i Kłomocha? Nie, to jest fake news, nigdy prezydent, to prezydent do wszystkich ambasadorów podchodzi tak samo. Każdego rozlicza tylko i wyłącznie z tego, czy dobrze służy Polsce, czy nie. Jeżeli rząd przedstawiłby jakieś argumenty, że któryś z ambasadorów działa źle, to prezydent się nad nimi pochyli. Jedyne porozumienie było z premierem Donaldem Tuskiem do tej pory. Ja mam nadzieję, że to wszystko dzieje się poza Radosławem Sikorskim, że to jest po prostu otoczenie. W każdej formacji są ludzie, którzy chcą wyjechać na placówki i mam nadzieję, że to otoczenie... Czy prezydent zaakceptuje Bogdana Klicha jako następcę Marka Magierowskiego w Waszyngtonie? Prezydent powiedział Donaldowi Tuskowi, że Waszyngton traktuje jako prezydencką placówkę. Po pierwsze, Marek Magierowski jest bardzo dobrym ambasadorem i powinien zostać, ale gdyby w ogóle była o tym mowa, to prezydent przecież miałby swojego kandydata. Na dzień dzisiejszy to Marek Magierowski jest bardzo dobrym ambasadorem i nie